To dzięki Polsce bolszewicy w 1920 roku nie opanowali całej Europy. Siali zniszczenie i śmierć, a nasza armia, choć niezjednoczona, dała radę. W nawiązaniu do wojny polsko-bolszewickiej przyjrzyjmy się żołnierzowi, który walczył w latach 1919-1921. W roku 1920 Wojsko Polskie nie było wojskiem jednolitym, bo składało się z wielu elementów. W jego skład wchodzili żołnierze wywodzący się z armii zaborczych, to znaczy Polacy, żołnierze i oficerowie, którzy służyli w armii austro-węgierskiej, niemieckiej i rosyjskiej podczas Wielkiej Wojny, oraz z żołnierzy i oficerów wywodzących się z polskich formacji ochotniczych, to znaczy z najbardziej znanych legionów polskich, ale też z polskich korpusów w Rosji, a także członków POW, organizacji konspiracyjnej działającej w Polsce, a później w roku 1919 w jego skład wchodzi także armia Hallera i wreszcie w roku 1920 tworzą się oddziały ochotnicze. Tworzy się armia ochotnicza, która w krótkim czasie przynosi do Wojska Polskiego ponad 100 tysięcy ochotników. Przedstawiam sylwetkę żołnierza pułków strzelców podhalańskich stworzonych tutaj na terenie Galicji z byłych pułków austro-węgierskich. Do takiego podstawowego wyposażenia właśnie obok munduru przede wszystkim jest oporządzenie, które żołnierz miał. To jest przede wszystkim ładownice, w których żołnierz przetrzymywał zapasy amunicji do broni, w którą był wyposażony. Dodatkowo każdy żołnierz do karabinu posiadał bagnet. Oprócz tego warto wspomnieć o pojawiającej się wtedy odznace. Odznaka właśnie strzelców podhalańskich, tak zwany krzyżyk niespodziany, to też wynikało z takiego folkloru góralskiego, że on przynosi szczęście, jest to też symbol takiej radości, właśnie szczęścia, i to też uznano, że jest to dobry pomysł, żeby po prostu wykorzystać taki folklor i przełożyć to, powiedzmy, na standardy wojskowe. Należy pamiętać, że zwycięstwo Wojska Polskiego uratowało nie tylko niepodległość naszej ojczyzny, ale również ocaliło Europę przed rewolucją komunistyczną.